głos zabierze pan Piotr Kosowicz, wiceprezes i współzałożyciel koła zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za tak liczne, jak co rok, przybycie Państwa na tą uroczystość. Ja dopowiem tylko jeden taki krótkie historyczne dopowiedzenie do tego, co prezes Grupy Campinos przed chwilą powiedział. Grupa Campinos składała się przede wszystkim z oddziałów zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego. Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie od 3 czerwca 1943 roku, czyli od chwili sformułowania zgrupowania do dnia 17 stycznia 1945 roku, czyli do dnia rozformułowania go, a więc w okresie 588 dni walki, stoczyła 235 walk, w tym ponad 200 zwycięskich. I na 700-kilometrowym szlaku bitewnym pozostawiła trwały ślad. Tym trwałym śladem wówczas było 720 drewnianych brzozowych krzyży. My dzisiaj znajdujemy się na tym cmentarzu wojennym, tu w Budach Zosinych. Te krzyże brzozowe zmieniły się na krzyże murowane. O grupie Campinos, o zgrupowaniu Stołpecko-Nalibockim możemy przeczytać w wielu pozycjach wydanych dotychczas. Chciałbym Państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę. Przychodząc tutaj, pamiętajmy, że przede wszystkim leżą tu żołnierze kresowi, obywatele Rzeczpospolitej, tych ziem, które nazywamy kresowymi, a które w okresie II Rzeczpospolitej stanowiły prawie połowę terenu Polski. Musimy pamiętać, że są tutaj złożeni synowie ziem okręgu Nowogródek, takie miejscowości jak Stołpce, Naliboki i Wieniec, Nieświerz, Młodeczno, Swoboda. Pamiętajmy, to z tamtych ziem ci ludzie tutaj przybyli. To oni tworzyli trzon zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego. I kiedy te krzyże brzozowe zmieniały się na krzyże murowane, nie było łatwo. Przede wszystkim mówiono o zgrupowaniu Stołpecko, przepraszam, o grupie Campinos. Dlaczego? Bo Campinos to Warszawa. Łatwo było o tym mówić, albo łatwiej było. Trudniej było mówić o ziemiach kresowych, o Stołpcach, o Nalibokach. Trudno było mówić o oddziałach kresowych, które wcześniej, zanim tu przybyły, walczyły z armią sowiecką. W związku z tym zapominano o tym. Wielu towarzyszy broni, którzy przeżyli również bitwę aktorowską, dołożyło wielu starań, aby pamięć o żołnierzach kresowych tego zgrupowania nie zniknęła. Mam takie zdjęcie, na którym mój ojciec, świętej pamięci Paweł Kosowicz, pseudonim Orzechowski, stoi tu przy tym pomniku, on tak wtedy nie wyglądał, przed 39 laty ze swoim dowódcą, Zdzisławem Nurkiewiczem, pseudonim Nie Czaj Noc, dowódcą 27 Pułku Łanu wchodzącego w skład zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego. To oni tu przybywali i przekazywali tą pamięć, jakże ważną, i przekazywali oddawanie czci, daninie życia, jaką ich towarzysze broni tutaj złożyli. Byli tu również przed nami, między innymi, pozwólcie Państwo, że powiem, ponieważ szczególna jest okoliczność, stulecie odzyskania niepodległości, a ta bitwa się wpisuje w ten okres 100 lat, który dzisiaj obchodzimy, w tym roku obchodzimy. Przybywali tu między innymi już nieżyjący Józef Krzyczkowski, Szymon, dowódca grupy Campinos, Longin Kołosowski, Longinus, czy oczywiście Zdzisław Nurkiewicz, pseudonim Noc Nieczaj. Byli tu również wcześniej przed nami, i to nie tak dawno,
Celmer Ryszard, pseudonim Brzoza, czy też Franciszek Kosowicz, nieraz przyjeżdżał z Ameryki, pseudonim Maciejka. Byli również Zygfryd Bernard, czy też Wacław Nowicki. Była również, może taka charakterystyczna, kilka lat temu, jak państwo corocznie przyjeżdżacie, pani w takim słomkowym, złotawym kapeluszu, pani Jadwiga Bałabuszko, sławińska, pseudonim Blizna. Przyjeżdżali wszyscy ze swoimi rodzinami, z dziećmi. Dzisiaj widzę syna pani Bałabuszki, pana Michała, jest wśród nas. Przyjeżdżał również Marian Podgóreczny ze swoją małżonką Małgorzatą. Rok temu przemawiał tutaj z tego miejsca i przekazywał nam historię zgrupowania. Niestety Marian Podgóreczny odszedł w tym roku i chciałem z tego miejsca przede wszystkim podziękować całej społeczności Aktorowa, którą reprezentował na pogrzebie pan wójt Maciej Śliwerski oraz jego pełnomocnik pan Sławomir Kamiński, za to, że byliście panowie na tej uroczystości, że mogliście oddać hołd, że przyjechaliście do Sopotu i byliście, towarzyszyliście w ostatniej drodze Mariana Podgórecznego. Dzisiaj mamy tą okoliczność, że możemy tutaj dostrzec jeszcze przybyłych. Jest wśród nas kapitan Sielicki Waldemar, pseudonim Mały, z Rakowa. Powitajmy go oklaskami. Jest również major Jan Kuźmiński, pseudonim Tank, uczestnik Powstania Iwienieckiego. Powitajmy go również. To są jeszcze kombatanci, to są uczestnicy tych walk. Należy im się absolutnie szacunek. Chciałbym, abyśmy wielokrotnie, kiedy tu przychodzimy, zdawali sobie sprawę, że uczestniczymy w pewnej sztafecie pokoleń. Mój ojciec i tu przybyłe dzieci tych rodziców, jak również i kombatanci, przekazujemy pamięć o tym czynie zbrojnym. Ten czyn zbrojny tu pod Jaktorowem był udziałem pokolenia, które wyrosło na Kresach. Może przyjdzie państwu dzisiaj, w dzisiejszych czasach, pojechać na obecne obszary Białorusi. I wówczas pamiętajcie, jak będziecie w tych miejscowościach, które wymieniłem, chociażby Raków, dość znana miejscowość, to pamiętajcie, że stamtąd te osoby przybyły, z Wieńca, z Naliboków, ze Stołpcy, aby bronić Warszawy, aby bronić tutaj ludności, również ludności cywilnej. Jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej Światowego Związku Armii Krajowej chciałbym i życzyłbym sobie, aby przekazywany przez te lata, przekazywana pamięć i przekazywany etos Armii Krajowej nie zatracił swojej formy. Abyśmy mogli dzisiaj w odpowiedni sposób ten etos dalej przekazywać następnym pokoleniom i my też dalej. Raz jeszcze zatem dziękuję panu wójtowi, że uczestniczy w tej sztafecie. Panie wójcie, panie Macieju Śliwerski, wielkie uszanowanie za wkład pański w corocznych uroczystościach i w byciu przy grupie Campinos i przy zgrupowaniu stołpecko-naliwockim. Dziękuję uprzejmie.